Witam Was, kochani, serdecznie z drugiej połowy, kochani. Korona właśnie biega na boisko. Lubin już jest przygotowany. Słuchajcie, piękne widowisko, 0-0, mecz walki. Troszkę emocji w poprzedniej części udzieliło się niepotrzebnie rodzicom. Kochani, takie emocje często przenoszą się potem niepotrzebnie na dzieci. Dzieci zamiast grać fajną piłkę, grają czasami na nerwie, na stresie. Niepotrzebnie, bo można wtedy gdzieś tam niechcący zrobić, kochani. Uwaga, Domin. Ajajaj! Ładny strzał, bardzo ładny. Można zrobić wtedy gdzieś, kochani, na nerwie niechcący krzywdę, której potem się długo żałuje. Człowiek w emocjach czasami różne dziwne rzeczy popełnia. Także słuchajcie, pozdrawiamy z koronki Marcela. Marcel rozgrywa zawody z dziesiątką. Za to gdzie go masz? Na ławce jest w polu? Jest w polu. Także Marcelku, pozdrawiamy Cię serdecznie. Zapraszamy do subskrypcji i oglądania kanału. Mamy dużo przyjaciół na kanale z okolic Kielc, także przy okazji tego filmiku bardzo mocno Was, kochani, pozdrawiamy. Także przed Wami jeszcze też ciężka batalia o utrzymanie w Ekstraklasie. Jeszcze trzeba jeden mecz wygrać. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak? Jeszcze jeden mecz tam o bezpośrednie utrzymanie. Będzie, kochani, Bełchatów, Korona oraz Łęczna. Mamy kontrę, kochani, po stracie. Uwaga! Odejdź, nie bójcie się! Dobra, ten strzał, kochani, przyblokowany. Jest szansa, kochani, na kontrę. Uwaga. Uwaga, jest. Ścinamy do bramki. Także, kochani, no piękny, wyrównany meczyk. Mamy 0-0. Myślę, że kto strzeli gola, ten wygra spotkanie. Mam dziwne wrażenie, panowie, że kto strzeli gola, ten to spotkanie rozstrzygnie, bo meczyk jest mocno stykowy, kochani, przez co mówię, czasami troszkę pojawiało się w poprzedniej troszkę takich sytuacji. Słuchajcie, Gutek chyba wchodzi, Gutek będzie wykonywał rzut wolny. Nie, Gutek jest na boku. Słuchajcie, Arka przegrała z Legią 6-1, wysokie zwycięstwo Legii, gratulujemy. I Oskar się zapomniał. Teraz będzie gram. Dawać, ustawiamy mur. Marcel! Kochani, troszkę pułapka gry na przedpolu. Oskar bardzo wysoko gra, kochani, tak po nojerowemu się zapomniał. Marcel strzela teraz, tak? Tato, trzyma kciuki, pokaż, tato, kciuki. Uwaga. No oczywiście my byśmy bardzo nie chcieli tej bramki. I kochani, szczęśliwie mamy w dalszym ciągu remis. Uff, ale teraz limit szczęścia, kochani, chyba się mocno wyrównał. Cały czas jesteśmy przy 0-0. Spokojnie, cichutko. Dajcie się im grać, chłopaki. Naprawdę, jest bardzo dobre spotkanie. Bardzo fajne, słuchajcie, wyrównane widowisko. Marcel, dawaj! O, Marcel teraz ruch robi. Widzę. Fajne, wysokie warunki, wysoki chłopak. Wysokie tato ma warunki, widzę. Wysoki chłopak. Koncentracja! Jasiu, badaj! Dobra, mamy, kochani, oddalamy zagrożenie z kontrą. Aj, troszkę za późno, kontra zatrzymana. No świetny ten mecz, naprawdę, kochani. Troszkę w jedną, troszkę w drugą. Ostatnio w Poznaniu, przypominam, z Koroną, kochani, no nieszczęśliwie troszkę przegraliśmy. Bo my tak obijaliśmy słupki poprzeczki, jeżeli jest prawo średnie, to teraz kolej na nas. Tym razem poprzeczki strzela Korona, to my może strzelmy gola. Ale bardzo ładnie wyciągnął z przedrogu. Korona! I tu jest teraz na nas czas, tu jest na nas czas. Zagłębie, tak? Korona! Korona! No, kochani, ruszył właśnie kulturalny, sportowy doping, kochani, i za taki doping. Korona! Korona! Gutek wraca na murawę. No, liczymy, że może uda się to Gutku, może się uda przesądzić o wyniku w tym meczu.
Przypominam, że chłopcy grają naprawdę w bardzo ekstremalnych warunkach, kochani. To jest bardzo gorąco, jest ponad 30 stopni, kochani, chłopcy grają trzecie spotkanie. Także siły będą. Marcel, strzelą! Strzelą! Bronowski! Puś! Korona, Kielce! Korona, Lubi! O właśnie, taki dopik jest potrzebny, tak. Zagłęb! O właśnie, teraz się zrobi dopik, ale nie jest potrzebny. O! To chyba było z fałą, panie sędzio. Na Kielce! Zagłębie Lubi! Zagłębie! Dzieci na Kielce! Zagłębie! Stykowy mecz. Zagłębie! Korona! Jedziesz! Zią! Kolej sędzia! Nie, gramy. Gramy. Nie, to bez faulu jest, panowie. To jest czysta sytuacja, tylko że się chłopak źle upadł, ale to jest... Znowu trener wchodzi. Idziemy na tamto, nie? Chłopie, no przecież mówimy, że nie było faulu. Coś tu się tak uruchamia. Słuchaj. Spokojnie, cichutko. Było, a widziałeś, co zrobił wasz trener? Co? Chłopie, puść na siebie. Ale to dobra, cichutko. Naprawdę, spokojnie. Nie psujcie, panowie, nie psujcie fajnego materiału, kochani. Nie każcie podkładu muzycznego wstawiać. Naprawdę jest fajny meczyk. A co to było? Powiedz mi teraz, co to było. Teraz był faul, tak. Ale słuchajcie, kochani, nie wiem, czy czasami, kochani, emocje nie wynikają z jakichś wzbogaconych, kochani, napoi. Dlatego, że rzadko spotykana, kibicowanie na tym poziomie. Także... Naprawdę szkoda, chłopaki, fajnego materiału. Uciszcie się, spokojnie, ale to se po meczu wyjaśnijcie, bo to szkoda, naprawdę. Słuchajcie, to oglądają dzieci bardzo... Nie napinajcie się, szkoda, naprawdę. No. Ja się zaraz napię. Słuchajcie, kochani, no powiem wam szczerze, że no dawno nie byłem świadkiem takiej sytuacji. Nawet nie wiem, jak wam to komentować. Sami to ocencie, kochani. Ale niech to będzie dla was przestrogą i nauczką, że absolutnie nie możemy w taki sposób, kochani, pomagać naszym dzieciom w ich piłkarskim rozwoju. Dlatego, że... To nie jest, kochani, to nie ma nic wspólnego ze zdrowym dopingiem i kibicowaniem, kochani. Czegoś takiego nie wolno robić. Ja odsyłam absolutnie, kochani, do filmiku Respekt produkcji UEFA. To jest film, który, kochani, najlepiej obrazuje, jakie procesy zachodzą w mózgu, kochani, młodego piłkarza. W jakiej formie ten piłkarz oczekuje wsparcia i pomocy, kochani. Co mu przeszkadza. Odsyłam gorąco do profesjonalnego materiału zmontowanego z Dominikiem, puścił mu piłkę. Brawo! Teraz! Jest! Ajajaj, nie było z czego uderzyć z łyżwy. Szkoda, bo to był strzał z łyżwy. To nie był strzał, kochani. To było, kochani, z łyżwy uderzone. Takie rzeczy, kochani, na prawie rzadko kiedy wchodzą. Szkoda. Nie było z czego uderzyć. Natomiast, kochani, ilość czasu spędzonego przez dzieci na murowie świadczy o naprawdę dużym poziomie adrenaliny u tych dzieci. Ten poziom jakby wytworzyli, kochani, niepotrzebnie rodzice. Natomiast niech ten filmik będzie przestrogą. Ja celowo nie podłożę muzyki, kochani, żebyście mieli lekcję edukacji, w jaki sposób, kochani, nie dopingować swoich pociech. Także absolutnie, kochani, na spokojnie, oglądając to wszystko, przyznacie mi rację. Tego typu kibicowanie naprawdę nie jest potrzebne.
ani jednym dzieciom, ani drugim. Jest taki materiał pisany o honor rodzica, kochani, i w takich sytuacjach mi tak się on bardzo mocno przypomina. To tak jakby, kochani, honor rodzica powierzyć w ręce tych naszych małych, wspaniałych dzieci. Nieczęsto za tym są jakieś chore, niespełnione może ambicje piłkarskie. Oj, to teraz dziecka położy. To teraz położył, zrolował go. Wziął go w nożyczki. Znaczy, wiesz, upadł nieszczęśliwie, bo go zwinął go w nożyce, wiesz? Czekaj. Zaczepił. Słuchajcie, gdy tak zrolowany w nożycach, natomiast połączenie mamy do wykonania. Troszkę bliska, odległość kochani. Troszkę teraz bliska, uwaga. Na buteczkę spróbuj to zrobić. Jest! Brawo, Gucio! Oni mają za duży poziom. Niepotrzebny. Tak. Niepotrzebny, kochani. Bardzo ładny wykonał Gutek, słuchajcie, strzał, także. Zobaczcie, jaki to jest mocny. To jest bardzo mocny, niepotrzebny poziom agresji. Naprawdę. Ja bym chciał, kochani, żebyście. Ale nie klicie. Krzysio, nie wolno. Jak się pan odzywa? Nie wolno. Ale jak? Kochani, celowo zostawiam, kochani, ten materiał do oceny wam. Bardzo proszę o niehejtowanie, bo hejty będą usuwane i blokowane. Natomiast potraktujcie to jako materiał absolutnie instruktażowy, jak nie kibicować, jak nie wspierać, w jaki sposób, kochani, nie prowadzić sportowca. Pamiętajcie, że podważanie decyzji sędziego wpaja u małego sportowca w głowie przeświadczenie, że wszyscy sędziowie to są, nie chciałbym przeklinać czy brzydko mówić, ale kochani, jeżeli ojciec cały czas powtarza, że sędzia wałek, sędzia kłamie, co to za sędziowie, polscy sędziowie, sprzedawczykowie i tak dalej, to ten dzieciak, kochani, rośnie dokładnie w takim duchu. Natomiast pamiętajcie, że jak nie będzie sędziów, to piłka nożna umrze, bo sami nie damy rady sobie tego sędziować. Sędzia jest tylko człowiekiem, czasami może coś nie widzieć, czasami zasłania mu zawodnik. Pomijam, kochani, sytuację, kiedy ktoś w ramach korupcji czy innych przestępstw gospodarczych brał udział w korupcyjnych zachowaniach. Natomiast, kochani, jeżeli w tym momencie mówimy o prowadzeniu rodzica dziecka w dziecięcej piłki nożnej, nie mamy prawa, nie możemy, kochani, tak robić. To jest po prostu kryminał, koniec i kropka. Muszę powiedzieć, że kiedyś bardzo podobnie reagowałem jak kibice. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że mam również dosyć wysoki poziom emocji, kochani, bo nie przysłuchuję się temu obojętnie. Natomiast muszę powiedzieć, że zupełnie niepotrzebny poziom agresji za dzieci dostały. I niech to będzie przestrogą dla was, kochani rodzice, czego po prostu nie robić. No. I nie chcę tutaj jakoś z pozycji jakiegoś mądrzysia, tak, że się tu mądrze i tak dalej. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć skromnie, że 3 lata mam doświadczenia w tej dziecięcej piłce nożnej. Jeździmy z Gutkiem od 3 lat na turnieje i sam reagowałem w ten sam sposób, kochani. Jeszcze dzisiaj mi się czasami zdarzy zagotować czy unieść. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację na kanale, kiedy wymknęło mi się przekleństwo. Bardzo źle się z tym czułem, kochani, kiedy jeden z naszych widzów zwrócił mi uwagę, że pan Szabłowski w 7.38 krzyknął, bo nie będę cytował. Natomiast ta piłka wyzwala, jak mówię, wiele emocji. Natomiast my musimy o to dbać, żeby to były pozytywne, budujące emocje. Dlatego nie będzie żadnych podkładów muzycznych i pamiętajcie, wszystkie hejty, jakieś napinki, komentarze i tak dalej, kochani, no po prostu będziemy was usuwać, a w skrajnych przypadkach blokować. Dbamy o czystość kanału, na tym nam bardzo zależy, kochani, dlatego monitorujemy te wpisy, które dajecie na kanał. I teraz jeżeli ktoś daje
No, emocje są naprawdę mocno w zenicie, natomiast dograjmy ten mecz, kochani, na spokojnie. Z całego tego widowiska zapomniałem pogratulować Guciowi świetnego rzutu wolnego po rykoszecie. Kochani, szczęśliwie strzelamy, strzela Gutek w bramkę. Uwaga, mamy jeszcze szansę na 2-0. Ładna interwencja, ale bramkarza Maciej Kozaka bez wątpienia. Pogratuluję, ale teraz będziesz na mnie zła, bo mój syn mu strzelił wola. Także, ale tak to, o, i o to chodzi, i piąteczka, i tak trzeba kibicować. Mama ma sporo emocji, bo tu widzę na siedząco, nie może obserwować. Szacunek, mama. Trzeba pamiętać, że oni się bawią, wspierać i wiesz, o co chodzi. A oni się odpłacą jeszcze nie jeden raz, słuchajcie. Natomiast nie ma drużyny, która w piłce tylko wygrywa. Nie ma drużyny, która tylko przegrywa, kochani. I to jest piękno sportu, także... Spokojnie! Pomyśl! Dobrze, słuchajcie. Słuchajcie, to jest piękne w wykonaniu tych chłopców, kochani, że nie gramy jakieś dzidy, lagi, prostej piłki na utrzymanie. Chłopcy dalej próbują grać. I to jest, kochani, właśnie mówię, coś, co mnie osobiście urzeka w tej dziecięcej piłce nożnej. To jest po prostu piękno futbolu, kochani. Tak jak mówię, nikt tutaj ani nie kalkuluje. Jeżeli ktoś strzelił bramkę, chce strzelić następną, jeżeli stracił, chce wyrównać. I tak to, kochani, funkcjonuje, także... Nie, nie, to bez. To było bez. Mamy koniec meczu. Dziękuję za to. Słuchajcie, sportowo absolutnie dziękujemy chłopcom. Natomiast no, szkoda, że głównym bohaterem tego odcinka nie były dzieci, a rodzice, kochani. Myślę, że nad paroma rzeczami na spokojnie pooglądacie, kochani. Zobaczycie, że naprawdę nie warto. Że dużo bardziej ważne rzeczy są, kochani. Naprawdę nie wynik tego meczu, bo tego nikt nie będzie, kochani, pamiętał. Ostatnio przegraliśmy w Poznaniu na turnieju. Dzisiaj, kochani, udało się nam wygrać po ładnej bramce. Także, słuchajcie, no, musicie do zobaczenia.